O kurde, a co tu się wyprawia? Musimy wziąć chyba markę BMW i przejechać 4,8 km. Zgaduję, że to jest 3 mile. Tu jest, okej, okay, mam. Mam wersję policyjną, jest. Z 16 roku. Zobaczmy. Patrzcie, akurat mamy tyle do przejechania, ile trzeba. Już można powiedzieć, że taka klasyczna jest ta BMW-ka, nie? Chociaż nie wygląda na klasykę jak dla mnie. Dla mnie ona jest jeszcze nowa. Tutaj w Fordzie to jest klasyk. Jakaś driftowa chyba. Nie pamiętam tego tuningu. Ale fajnie lata. Dobra, zobaczmy, czy zaliczyło. Jest, okej, okay, pojawiło się. I to będzie chyba na lotnisku ta skrzynia, nie? Tak, mamy lotnisko, jedziemy zobaczyć. I to jest pierwsza skrzynia, druga skrzynia będzie z Firebirdem. O kurda, co tu się wyprawia? A? Byliście tutaj już? Da się to rozwalić? Czekaj. Tak! Ty, patrz! Co tu się robi? Ej, robimy tu zlot! I gdzieś tu jest skarb. A nie, czekaj, to jest poza strefą. Okej, to musi być tych samochodów samolotów neonowych więcej w takim razie. O, tam jeszcze jednego widzę, okej. Widzicie, nad tym hangarem jest taki neonowy samolot. W ogóle wszystko jest w neonach, zobaczcie, te nawet samoloty tutaj na poboczu też są w neonie zrobione. Kurde, fajnie. To będzie... będzie jakoś tu, ale chyba pod innym kątem. Z drugiej strony, dobra. I tak jakby w dołku, nie? To tam było. Są jakieś baraki, jest, dobra. I co my w tym będziemy mieli? 100 Forzaton Points. Mogliby chociaż 1000 dać. Słabo! Ja bym powiedział, że bardzo słabo. Ale ta miejscówka jest fajna. Czekaj, ja sobie tu muszę hopę zrobić. Jakimś szybkim autem. Wiem czym! Wiem czym tutaj sobie pojedziemy. O kurde, tu się widzę, że zebrali. Jedziemy. Co tu się wyprawia, ty? Tam musimy w tarczę wcelować na końcu. Wow! Tutaj jeszcze w wodzie powinny być jakieś neony. Ale nie ma niestety. Przy lądowaniu coś powinno być, byłoby fajniej. Ale i tak spoko. Czekaj, wezmę drona. Ja też wezmę drona. Zobaczmy, jak to wygląda, bo to są takie drony. Nie mogę wyżej podlecieć, ale patrz, widać. Jak ktoś w to wlatuje, to te drony się rozszerzają tak, żeby ktoś nie mógł tego rozwalić. Śmiesznie to wygląda. Zobaczcie, jakieś takie lasery tu są. Fajnie. O, ty, one falują. One same jakby falują, te drony. I w przyszłym sezonie będzie pokaz jakichś dronów albo coś takiego. O kurde. Wiesz, bo teraz nie było tego livestreama, nie? Twórców. O tym, jakie są nowości. I tak wbiłem sobie tutaj. Kurde, fajnie jest. Ciekawe, co jeszcze wprowadzili, nie? Tak musimy sami wszystko odkryć teraz. Bo nie było żadnej informacji, przynajmniej takiej oficjalnej. To będzie ten? Kurde, ja mam go pod szutry zrobionego. No może weźmy sobie jakiś tam wyścig szutrowy. Dwa razy trzeba nim wygrać. Tutaj możemy sobie przejechać. Mam nadzieję, że skarb się odblokuje po dwóch wygranych. Zobaczymy. Jeden wyścig mamy wygrany. Weszło ładnie. To teraz zróbmy jeszcze jeden. We'll be right back.
No. No dobra, no i zrobiliśmy sobie drugi wyścig. Mam nadzieję, że się zaliczyło. Okej, okay, zrobiło się. Czyli tak, trzeba Firebirdem dwa wyścigi szutrowe sobie pojechać, obojętnie jak stuningujecie. I teraz chyba musimy pojechać do Block Party. To będzie chyba na tym nocnym festiwalu? Przecież mamy strefę, nie? Nie musimy zgadywać. I tutaj mamy taką scenę i tutaj jest nasz prezencik. Fajnie, że dwa skarby, nie? Przygotowali. No ale nagrody są takie mało ciekawe. No ale rozwiązaliśmy problem, to znaczy zagadki. Pierwszą zagadkę trzeba było wziąć BMW GTS-a. M4 z 16 roku mi zaliczyło z 16 rokiem. Nie wiem, czy nie GTS też by działał. Kurde, fajny ten tune. Nie, mam wrażenie, że to nie jest mój, ale... No mój, o kurde. To wam udostępnię, jak chcecie. Spróbujcie sobie. Możecie wejść sobie na... Wpiszcie sobie mój ten nickname w wyszukiwarce tych tuningów i macie Firebirda do szutrów. Napęd na 4 buty. Zarypiaście to lata, ty. Tam jak macie wyszukiwarkę, nie musicie mieć nawet kodu, po prostu wybierzcie sobie markę samochodu i wpiszcie mój nickname jako kreator, tam jest, jako twórca danego tuningu. I zresztą jak wpiszecie sobie mój nickname, to macie tuny do wszystkich samochodów, jakie kiedykolwiek stuningowałem, które udostępniłem. A tutaj macie do Firebirda, na luzaku sobie zrobicie to. A takie fajne skarby nawet, znaczy fajnie, że trzeba jakąś zagadkę rozwiązać, nie?